Potwierdziły się pogłoski o żołnierzach niemieckich zabitych i pochowanych w dzisiejszym Parku Trzech Kultur. Trwająca od kilku dni ekshumacja przyniosła porażające fakty. W zbiorowej mogile odkryto bowiem jak do tej pory ponad 100, a nie jak wcześniej przypuszczano 83 żołnierzy. W mogile znajdowały się również szczątki cywili, w tym małych dzieci. Prace na terenie parku będą kontynuowane. Rozpoczęliśmy pracę we wtorek. Najpierw sondowaliśmy przy pomocy koparki, natrafiliśmy na grób, w którym miało się znajdować według zachowanej listy w archiwum 83 żołnierzy niemieckich. Po czterech dniach naprawdę ciężkiej pracy, no gdyż tutaj teren jest bardzo ciężki, tu jest glina, do tej pory mamy 105 żołnierzy wykopanych i grób w dalszym ciągu się ciągnie dalej. Także pracę będziemy kontynuować do skutku, aż do końca. Zgłoszenie było, już tam tutaj pochowani żołnierze niemieccy, ale to bardzo często zdarza się w takich masowych grobach. Również była pochowana ludność cywilna i w tym no, niestety były 4 małe dzieci. Z takich wstępnych oględzin 4-5 lat miały te małe dzieci, które tutaj znaleźliśmy. Także ofiary wojny to były. Tu różni świadkowie różne rzeczy opowiadają w tej chwili, gdyż prawdopodobnie może być też jeszcze drugi grób tutaj w okolicy, także może być tego więcej. Znajdujemy się na terenie byłego cmentarza ewangelickiego, który został założony jeszcze w wieku XIX i zlikwidowany w 1954 roku. To miejsce to mniej więcej środek tego cmentarza. I właśnie tutaj w styczniu 1945 roku założono zbiorową mogiłę, w której pochowano żołnierzy niemieckich oraz, jak się okazuje, również osoby cywilne. Znalezisko bucika dziecięcego i szkieletu dziecka świadczy o tym niedwuznacznie, że były tutaj również pochowane osoby cywilne, prawdopodobnie też narodowości niemieckiej. Są plany utworzenia Muzeum Historii Miasta Gniezna. Taka placówka, wydaje mi się, byłaby bardzo pożądana, aby historię naszego miasta odpowiednio promować i pokazać licznie przyjeżdżającym turystom. I właśnie pod kątem tego przyszłego muzeum zbieramy przedmioty, które zostały tutaj znalezione w tej zbiorowej mogile niemieckiej. Chcemy pokazać jak gdyby nie tyle martyrologię, ile właśnie koniec tego panowania faszystowskiego, ten koniec ciemnej epoki okupacji hitlerowskiej. Przedmioty przecież pochodzą z mogiły żołnierzy niemieckiej. Nie chodzi nam więc o gloryfikowanie jak gdyby przeszłości faszystowskiej, tylko wręcz przeciwnie. Chcemy pokazać ten koniec, smutny koniec nazizmu tutaj na terenie miasta Gniezna i okolic. Tak więc zbieramy przedmioty osobiste, znalezione przy tych szczątkach ludzkich. Przedmioty, które nie są, jak gdyby, nie znajdują się w kręgu zainteresowania Fundacji Pomost. Drobne przedmioty, a więc jakieś portfele, jakieś grzebienie, lusterka, inne drobne przedmioty, które znajdowały się w kieszeniach, powiedzmy, przy tych szczątkach ludzkich.